Dzisiaj bitwa pod Mochaczem, Udrosze Świdnickie i ostatni Jagiellończyk na tronie węgierskim. W 1517 roku Ludwik II Jagiellończyk rozpoczął w Świdnicy emisję półgroszy nawiązujących do analogicznych monet polskich, ale około 10% lżejszych. Jedna widoczna różnica pomiędzy monetami miała miejsce w legendzie, co w epoce powszechnego analfabetyzmu nie miało praktycznego znaczenia. Produkcja szybko przybrała ogromne rozmiary. Półgrosz świdnicki zaczął masowo napływać do Polski jako zapłata za polskie towary w intensywnym wówczas handlu ze Śląskiem. Spowodowało to obniżenie dochodów skarbu polskiego, przechwycenie zysku mienniczego przez obcego monarchę, inflację bilionową na bardzo wielką skalę oraz podważenie zaufania do polskiej monety. Broniąc się przed tym, Zygmunt I Stary w 1523 roku wywołał półgrosz świdnicki, czyli zakazał jego używania na terenie Polski. Problemy ze świdnicką monetą stały się jedną z głównych przyczyn celno-handlowej wojny Rzeczypospolitej ze Śląskiem. Co ciekawe, według badań wartość kruszcowa półgrosza świdnickich nie była gorsza niż monet polskich. Dopiero te z datą 1526, rok śmierci króla Ludwika, wykazywały wyraźną obniżkę sztandaru. Półgrosz świdnicki bito w latach 1517-1526. Rocznik 1526 był w istocie wybijany aż do 1528 roku, gdy mienica pozostawała w rękach wdowy po Ludwiku Marii Rakuskiej Habsburżanki. Ikonografia monet przypomina półgrosze z mienicy krakowskiej. Z jednej strony centralnie umieszczono orła, z drugiej koronę. Po obydwu stronach w otoku napisy Ludovicus R. Un. Et. Bo. oraz Civitas. Svienic. A po nim datę roczną. Napisy w legendzie rzetelnie informowały o pochodzeniu monety, czyli Ludovicus, król Węgier oraz Bohemii, miasto Świdnica. Zygmunt I próbował ratować sytuację, wydając zakaz przyjmowania monety świdnickiej. W 1523 roku zdecydowano się na zerwanie stosunków handlowych ze Śląskiem, a w 1527 roku Sejm ogłosił skup półgroszy świdnickich po kursie 5 nowych denarów za sztukę, a gdy to nie przyniosło zadowalających efektów, rok później po 8 denarów za sztukę. Problemy spowodowane przez śląskie półgrosze występowały długo po zamknięciu samej mienicy w Świdnicy w 1528 roku. Faktycznie aż do 1535 roku
czyli aż do momentu przetopiania półgroszy świdnickich na polskie koronę trojaki i szóstaki 375. próby srebra, znane wśród dzisiejszych kolekcjonerów jako trojaki i szóstaki z lichego srebra. Natomiast na Litwie monetę Ludwika II zdolano wyeliminować dopiero w latach 1546-1547 w ramach akcji przetapiania półgroszy świdnickich na litewskie pieniądze. Bitwa pod Mohaczem została stoczona 29 sierpnia 1526 roku, w której wojska węgierskie dowodzone przez króla Ludwika II Jagiellończyka zostały rozgromione przez armię osmańską pod dowództwem sułtana Sulejmana Wspaniałego. Do bitwy tej doszło dlatego, że Sulejman zarządzał bardzo wysokiego trybutu, a kiedy Węgrzy odrzucili żądania, sułtan na czele swej armii w kwietniu skierował się na północ. W obliczu inwazji Węgry pozostawione zostały przez Habsburgów i papieża własnemu losowi. Pomocy wojskom węgierskim udzieliła natomiast Polska. Król Zygmunt I Stary wysłał poparcie w postaci 1500 ozbrojonych rycerzy. Sfinansował tą kampanię papież. No i pod Mohaczem, gdzie wojska się spotkały, Węgrzy początkowo zamierzali zająć pozycje obronne, tworząc tabor. W obliczu skrajnej przewagi przeciwnika, zwolennikiem wydania bitwy obronnej w oparciu o obóz był również dowódca polskich posiłków Lennart Gnoiński. Na żądanie szlachty węgierskiej zdecydowano się jednak przypuścić atak. Ciężko zbrojnej jaździe węgierskiej dość łatwo udało się przebić przez linię wojsk tureckich. Następnie Węgrzy rzucili się w kierunku tureckiego taboru, bronionego przez janczarów i naszpikowanego licznymi działami. No i niespodziewany atak armat tureckich zabił wielu Węgrów, w ich szeregach wybuchła panika. Wielu żołnierzy zginęło podczas ucieczki, liczni utonęli w rzece. Wśród nich, według oficjalnej wersji, był i król Ludwik II Jagiellończyk. Żołnierze, które trafili do niewoli, zostali ścięci przez Osmanów. Po stronie węgierskiej walczyło około 25-27 tysięcy żołnierzy, z których piechota stanowiła 17 tysięcy, kawaleria między 9 a 10 tysięcy, mieli 85 ciężkich armat i około 500 lekkich dział. Natomiast z Polski z pomocą przybyło około 1500 rycerzy finansowanych ze środków papieskich, a także przybyło na pole walki około 1000 ochotników z Czech i Moraw uzbrojonych i utrzymujących się na własny koszt. Natomiast armia osmańska liczyła około 70-75 tysięcy żołnierzy, z których około 12 tysięcy janyczar było, około 10 tysięcy azabów, czyli takich wojsk jakby inżynieryjnych, które remontowały twierdze, około 10 tysięcy Tatarów z Hanatu Krymskiego, około 10 tysięcy z Bosni i krajów naddunajskich. Dlaczego doszło do porażki pod Mohaczem? Dlatego, że król miał 20 lat, nie miał doświadczenia jako dowódca, nadawał się bardziej do pracy dyplomatycznej aniż do pracy królewskiej. No i była bardzo ciężka sytuacja finansowa w kraju, tak jak kraj był opustoszony poprzez Osmanów ciągłymi najazdami i żądaniem przez Sulejmana wysokich trybutów. I faktycznie na bitwę pod Mohaczem zbierano pieniądze z całej Europy, obiecano
królowie pomoc i wsparcie od Habsburgów i od papieża. Nikt faktycznie nie podtrzymał króla w tej bitwie i faktycznie król stał tak przed takim wyzwaniem stoczyć walkę i chyba wiedział, że ta walka zostanie przegrana. No i bardzo długo decydował się na stoczenie się tej bitwy. No i także nie ostatnią rolę odegrał w tej bitwie Jan Zapolia, władca Siedmiogródu, który był konkurentem Ludwika II Jagiellończyka na tron węgierski. No i bardzo wrogo żyli między sobą. No i warto powiedzieć, że przed samą bitwą pod Mohaczem ten Jan Zapolia jakoby wysłał wojsko na wsparcie wojska węgierskiego, około 5000 żołnierzy. No ale jednak z pełnych tam losów to wojsko nie dotarło na pole bitwy, jakby się spóźniło dla czegoś. Вот. I warto powiedzieć, jakie istnieją wersje śmierci samego króla na tym polu chwały. No i oficjalna wersja taka, że został zabity podczas ucieczki z pola walki lub utonął w bagnach podczas ucieczki lub został zabity poprzez brata Jana Zapoli, poprzez Jerzy Zapolię, ciosem miecza w tył głowy. No i jak okazuje się, żona Maria szukała zwłoki zmarłego króla, no i długo nie mogła znaleźć, dopiero 19 października, faktycznie półtora miesiąca po tej bitwie, odnalazła zwłoki króla z pomocą innych ludzi. No i jak się okazało, król był faktycznie bez ran i uszkodzeń, tylko miał mały ślad za lewym uchem, tak jakby ktoś go uderzył tam. No i niewykluczone, że został zabity lub poprzez kogoś ze swojego grona najbliższego, lub poprzez tego wspomnianego Jerzy Zapolię, który był bratem Jana Zapoli i władcy Siedmiogródu i jednocześnie konkurentem na tron węgierski. No a także warto wspomnieć, że ten Jan Zapolia też podobał sobie żonę młodego króla Ludwika II Jagiellończyka, no i po śmierci króla próbował tak jakby tą żonę poślubić, tak? Ale żona została wierna do samej śmierci królowi i do samej śmierci chodziła w czarnym ubraniu i już nigdy nie urodziła dziecka. Warto wspomnieć, że król Ludwik II Jagiellończyk nie pozostał po sobie następcy. No i faktycznie dlatego doszło, że tron węgierski odziedziczyli Habsburgowie. No i faktycznie Ludwik II Jagiellończyk był ostatnim Jagiellończykiem na tronie węgierskim i czeskim, i faktycznie i śląskim. Tak się zakończyła piękna historia pięknego rodu. Zawinęli z mamu, patrzył w ręku z tym głową.
Andrzeja. Kim bu? Anlaşmak isteyecekler sanırım. Hünkârım izninizle gideyim, teklifleri neymiş öğreneyim. Anlaşma yok. Teslim olsunlar, boşuna debelenmesinler. Teslim şartlarınızı dinliyorum. Teslim olmayacağız. Bunu söylemek için mi bu ziyaret? Majesteleri Kral Lajos, bilmenizi ister ki her bir Macar askeri ölmek için emir aldı. Ülkemiz ve onurumuz için savaşacağız. Sultan Süleyman Han Hazretleri bütün cihanın sultanıdır. Macar halkını yok etmek için değil, onlara layık olduğu adaleti ve huzuru vermek için burada. Teslim olmanızı emir buyurdu. Ne haber getirdin? Sultan Süleyman Macar halkına adalet ve huzur vermek için gelmiş. Teslim olmamızı istiyorlar. Sultan Süleyman önce kendi halkına versin adaleti. Taarruz için hazır olun. Lajos savaşmak için gelmiş. Askerlerin hepsine ölmeyi emrettiğini söyledi. İnşallah öyle olur. Lajos sözünü tutar, gerçekten onuruyla savaşır. Hünkârım, hareket başladı. Taarruza geçiyorlar. Aslanlarım, yiğitlerim, Allah'ın izniyle zafer olan inancım tamdır. Bugün mübarek gün. Rabbim kurban bayramında bize kafiri yenmeyi nasip edecektir. Devlet-i Ali Osman uğruna şehit olanlar, şehadet makamına erenler, Allah'ın sevgili kullarıdırlar. Bu cengi, bu Mahaç Ovası'nı Müslüman aleminin bayram yerine çevirelim. Şartanız mübarek, kılıcınız keskin olsun. Hünkârım, gitmeniz lazım. Nezilden çıkın artık. Hürrem'den mektup aldım. Hatice'mle alakalı bir havadis veriyor. Gebe olduğunu yazmış. Oluyorum.
Ali Bey'e haber ver. Tedricen rica etsin. Beyim, Sadrazam Paşa Hazretleri'nin emridir. Ağır ağır geri çekilecek misiniz? Zeki azaptan rica etsin, koş. Geri çekiliyorlar! Hadi! Acele edin! Yok edin onları! Hadi! 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 Sadrazam Paşa'ya iletin. Düşman süvarisini piyadeden kopardık elhamdülillah. Merkez Sultan ateşi hazır. Hayır! Toplar ateş! Tüfek indir! Yiğit bin gün yaşar, fırsat bir gün düşer. Vurun! Yusuf Paşa sol canattan taarruza geçsin. Top doldur! Nişan! Top ateş!
oczy i cała my grupa. Jak oszalałe pędziły przed siebie niedobitki armii węgierskiej, pokonanej morderczym starciem pod Mokaczem. Bardziej do przodu, nie zwracając niemal uwagi na doły, przeszkody i ogrodzenia po drodze. Zmęczeni do granic możliwości, poranieni, okryci błotem, ze wspomnieniem straszliwej rzezi w pamięci, w niepełnym rusztunku bojowym, w znacznej części konno, choć zaraz za nimi pojawili się pędzące na załamanie karku nieliczne piesi, którym sił dodawała obawa przed ściągającymi tureckimi jeźdźcami. Gdy tylko dotarli do pobliskich wiosek i osiedli, prosili o wodę i chleb, a potem szybko je opuszczali najczęściej po słońcu, czasem tylko któryś szybko. Król pobity! Sami chwili dobrze straszył jednak, aby miejscowi chłopi, winogradnicy, przemyślnicy i pasterze rzucali się wraz z rodziną w ucieczkę.